Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć właśnie o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać naturalne substancje, substancje neurotoksyczne, czyli takie uważane raczej za niebezpieczne i szkodliwe, w leczeniu różnych schorzeń. Dzisiaj skupię się na bólu i o tym, w jaki sposób możemy konstruować leki przeciwbólowe, właśnie opierając się na tych naturalnych substancjach, ale zacząć musimy sobie w ogóle od pojęcia bólu. Czym jest ból? Ponieważ okazuje się, że nie jest to taka prosta sprawa. Odczucie bólu, samo doświadczenie bólu jest sprawą dosyć złożoną. Najprościej rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że ból jest to subiektywne odczucie, a więc takie, które każdy z nas przeżywa zupełnie inaczej, które wynika z odbioru pewnego bodźca w określonej części naszego organizmu i w jego rezultacie pojawia się odpowiedź, która jest ukierunkowana albo na zakończenie, albo na uśmierzenie, złagodzenie tego odczucia. Takim pojęciem związanym bezpośrednio z bólem i towarzyszącym temu bólowi jest nocycepcja i tutaj sprawa się troszeczkę komplikuje, dlatego że jeżeli Państwo zajrzycie sobie do słownika języka polskiego albo do polskojęzycznej literatury, to dowiecie się, że nocycepcja to jest właśnie zdolność do odczuwania bólu. Natomiast jeżeli zajrzymy trochę głębiej do literatury angielskojęzycznej i tutaj w przypadku bólu będzie to taką trudnością w wielu przypadkach, to dowiemy się, że nocycepcja jest zdolnością sensorycznego układu nerwowego do odbierania bodźców o charakterze szkodliwym albo potencjalnie szkodliwym. I dopiero jako reakcja na ten szkodliwy bądź potencjalnie szkodliwy bodziec mogą pojawić się różne fizjologiczne aspekty, różne fizjologiczne reakcje, w tym odczucie bólu. Aczkolwiek nocycepcja nie zawsze będzie towarzyszyć odczuciu bólu, a właściwie na odwrót powinnam powiedzieć, odczucie bólu nie zawsze towarzyszy nocycepcji, dlatego że nocycepcja jest pojęciem znacznie szerszym. Czyli samo odebranie szkodliwego bodźca, czyli odebranie przez organizm informacji o tym, że coś złego się dzieje z moim organizmem, w tym wypadku będziemy mówili o nocycepcji. I dopiero jeżeli nałożymy na to drugą warstwę, warstwę emocjonalną, dopiero wtedy możemy mówić o wrażeniu bólowym, któremu towarzyszy albo może towarzyszyć cierpienie i może to skutkować pewnym behawiorem bólowym. Czyli ból będziemy sobie definiować jako nieprzyjemne, sensoryczne, ale też emocjonalne doświadczenie i to jest taka definicja, która wynika bezpośrednio z definicji z literatury anglojęzycznej, czyli takie nieprzyjemne doświadczenie emocjonalno-sensoryczne, które towarzyszy uszkodzeniu tkanek. Sama aktywacja nocyceptorów, czyli nocycepcja, niekoniecznie jest związana z bólem, dlatego że nocycepcję obserwujemy też u organizmów niższych. Nawet bakterie są w stanie wyczuwać szkodliwe warunki środowiska, szkodliwe bodźce i w tym wypadku również mówimy o nocycepcji, natomiast myślę, że nikt nie podejrzewa bakterii o to, że są w stanie integrować informacje na takim poziomie, żeby odczuwać ból. Powiem teraz parę słów o tym, w jaki sposób odczuwamy ból, czyli jak to się dzieje, że nasz mózg odbiera informacje o tym, że w jakimś miejscu naszego organizmu zadziało się coś niekorzystnego i w jaki sposób odróżnia te bodźce od innych bodźców. Podstawowym elementem w odczuwaniu bólu są nocyceptory. Nocyceptory to są neurony, pierwszorzędowe neurony aferentne, czyli takie, które wprowadzają informacje do naszego organizmu, które posiadają wolne zakończenia nerwowe. I to je odróżnia od innych typów neuronów sensorycznych. Takich neuronów sensorycznych mamy bardzo wiele w całym organizmie. One towarzyszą wszystkim narządom, niemal wszystkim narządom. Znajdują się we wszystkich rodzajach tkanek. Natomiast Państwo na pewno wiecie, że bardzo dużo tych nocyceptorów posiadamy w naskórku. I tutaj macie
pokazany przekrój skóry na skórek i nocyceptory są tutaj zaznaczone z hasłem pain, czyli ból, pokazane są ich wolne zakończenia nerwowe. Te wolne zakończenia nerwowe oznaczają, że one nie posiadają żadnych dodatkowych struktur wokół siebie, żadnych torebek, żadnych dodatkowych elementów. Co więcej, nie posiadają również osłonek mielinowych. Dzięki temu nawet bardzo niewielkie ilości substancji, które mogą pobudzić nocyceptory, łatwo do nich docierają i powodują ich pobudzenie. Mówi się tutaj o tym właśnie, że one mają bardzo niski próg pobudliwości, czyli bardzo niewiele musi się zadziać, żeby te nocyceptory pobudzić. Nocyceptory są wyposażone w specjalny typ receptorów błonowych, kanałów jonotropowych, które nazywamy receptorami TRP, z rodziny TRP. I tutaj za odczuwanie bólu przede wszystkim odpowiedzialny jest receptor TRPV1. To jest taki receptor, który przy aktywacji, przy pobudzeniu powoduje napływ jonów sodu, jonów wapnia do wnętrza komórki i taki napływ dodatnio naładowanych jonów będzie powodował powstawanie impulsu w neuronie, tak? W tym neuronie nocyceptywnym, neuronie sensorycznym. Ale jak to się dzieje, że nasz organizm wie, że zadziało się coś szkodliwego, tak? Co jest tą cząsteczką, która powoduje, że odczuwamy ból? Otóż receptory TRPV1 są aktywowane wysokimi temperaturami. To są temperatury powyżej 43 stopni Celsjusza, czyli takie temperatury, które już prowadzą do denaturacji białek. I wysoka temperatura powoduje, że te receptory otwierają się i powstaje impuls nerwowy w wolnych zakończeniach nerwowych. Czyli po pierwsze reagują na wysokie, szkodliwe temperatury. Po drugie, receptory TRP mogą być aktywowane silnie kwasowym środowiskiem. I takie środowisko wystąpi wtedy, kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniem tkanek, uszkodzeniem komórek. Te treści komórkowe wylewają się do przestrzeni, powodując właśnie aktywację receptorów poprzez wolne protony. Kolejno, receptory TRPV1 mogą być aktywowane przez różnych agonistów i endogennych, i egzogennych. Wśród egzogennych agonistów na pewno kojarzycie Państwo taką substancję kapsaicynę. To jest substancja, która znajduje się w papryczkach chili i myślę, że każdy z Państwa miał kiedyś takie doświadczenie, że zjadł jakąś ostrą, pikantną potrawę i czuł wtedy ból. Tak, ból, pieczenie, palenie, wszystkie te takie reakcje fizjologiczne, które są związane właśnie z aktywacją receptorów TRP. Z tego też względu, że receptory TRPV1 są aktywowane i ciepłem, i kwaśnym środowiskiem, i takimi substancjami jak kapsaicyna, my nie do końca jesteśmy w stanie odróżniać te bodźce. Tak? Dla nas to odczucie oparzenia ręki i odczucie bólu jest bardzo podobnym do siebie odczuciem. Tylko poprzez pewne doświadczenie jesteśmy w stanie te bodźce rozróżniać. Receptorów z rodziny TRP jest bardzo wiele. To są receptory, które w ogóle odpowiadają w naszym organizmie za percepcję temperatury i każdy z tych receptorów ma inny zakres temperaturowy, którym jest aktywowany. Przyjmuje się, że za odczuwanie bólu odpowiadają właśnie receptory TRPV1. O, przepraszam. TRPV1, czyli te, które odpowiadają na wysokie temperatury, ale też receptory TRPM8 i TRPA1 u naczelnych. To są receptory, które są aktywowane bardzo niskimi temperaturami. I to też Państwo na pewno doświadczyliście kiedyś takiego zjawiska, że oparzenie na przykład ręki, ale też odmrożenie ręki powoduje bardzo podobne odczucia, tak? Ponieważ te receptory prowadzą właściwie do tych samych, aktywacja tych receptorów prowadzi do bardzo podobnych zjawisk. Uszkodzenie tkanek
które towarzyszy różnym urazom i stanom zapalnym, może dodatkowo wzmacniać działanie już aktywowanych nocyceptorów. Jeżeli uszkodzimy tkanki, to tak jak już mówiłam, te treści komórkowe powodują, że mamy do czynienia z kwaśnym środowiskiem, to aktywuje receptory z rodziny TRP. Oprócz tego uwalnianie tych treści komórkowych prowadzi do uwalniania takich substancji jak prostaglandyny, bradykininy, serotonina, które powodują, że nocyceptory aktywują się jeszcze łatwiej i że te impulsy nerwowe, które zostają przesyłane, są silniejsze. Taki aktywowany nocyceptor może dodatkowo uwalniać różne związki, na przykład substancje P, które albo prowadzą do zwężenia naczyń krwionośnych, to jest bardzo kluczowa sprawa w przypadku uszkodzeń, ma na celu zapobieganie wykrwawianiu się, tak? Jest to naturalna reakcja w przypadku uszkodzenia tkanek, ale może też pobudzać komórki układu immunologicznego do produkcji histaminy. I histamina też na pewno Państwu kojarzy się z reakcją zapalną właśnie dzięki temu oddziaływaniu na nocyceptory. Informacja o bodźcach sensorycznych może być prowadzona przez różne typy włókien nerwowych. I w przypadku bólu będziemy mówili o dwóch typach włókien przede wszystkim. To są typy A gamma i włókna typu C. Włókna typu A alfa i A beta to są włókna, które nie biorą bezpośrednio udziału w reakcji bólowej, ale przekazują informacje o bodźcach mechanicznych. Czym różnią się te włókna? One się przede wszystkim różnią swoją budową. I włókna typu alfa i beta to są włókna, które mają największą średnicę i mają najgrubszą osłonkę mielinową. Dzięki temu, że są najlepiej zaizolowane, informacja w tych włóknach jest przekazywana najszybciej. W związku z tym to będą włókna, które będą przekazywały pierwszą reakcję. Włókna typu A-gamma to są włókna, które również posiadają osłonkę mielinową, czyli również posiadają pewną izolację. One przekazują informacje średnio szybko i w tych włóknach już znajdują się receptory TRP, one już będą odpowiadały na bodźce nocyceptywne, na przykład na wysoką temperaturę. No i włókna typu C to są włókna najwolniejsze, mają najmniejszą średnicę, bardzo wolno przekazują informacje, nie posiadają w ogóle osłonek mielinowych i również grają bardzo ważną rolę w przekazywaniu informacji o niekorzystnych zdarzeniach w naszym organizmie. Na pewno każdemu z Państwa zdarzyło się kiedyś oparzyć rękę, na przykład dotknąć gorącej patelni. Co jest pierwszą reakcją po dotknięciu gorącego obiektu? Cofnięcie ręki, dokładnie. Zanim jeszcze poczujemy ból, automatycznie odruchowo cofamy rękę. I za to właśnie są odpowiedzialne te najszybsze włókna. Dopiero w drugiej kolejności czujemy ból. I spójrzcie, przepraszam bardzo, spójrzcie Państwo na ten wykres górny. Tutaj mamy przedstawioną siłę impulsu nerwowego w zależności od czasu po takim zdarzeniu. W pierwszej kolejności mamy bardzo silną odpowiedź włókien alfa i beta, które bardzo szybko przekazują informację o tym, że czegoś dotknęliśmy. Dopiero w drugiej kolejności aktywowane są włókna A-gamma i włókna typu C. Jeżeli skorelujemy tą aktywność włókien z wrażeniami bólowymi, to okazuje się, że bólu, tak jak mówiłam, nie czujemy wcale przy aktywacji włókien alfa i beta. To jest to cofnięcie ręki, jeszcze nie czujemy bólu. Natomiast dopiero ból pojawia się przy włóknach A-gamma. Ten ból nazywamy pierwszym bólem i to jest ten ból, który czujemy natychmiast. Tak? To jest ten ból związany bezpośrednio z działaniem bodźca. Natomiast to, co odpowiada za nasze cierpienia i za to, że ta ręka boli nas potem godzinami, a nawet dniami, to są włókna typu C, które odpowiadają za ból wtórny. Co się dzieje z takim impulsem? Czyli mamy pobudzony nocyceptor. Informacja została puszczona w obieg. Co się z nią dzieje?
Włókna typu agama i włókna typu C wpadają do rdzenia kręgowego i tutaj w rogu grzbietowym nerwu rdzeniowego łączą się połączeniami synaptycznymi z drugorzędowymi neuronami aferentnymi. Te neurony prowadzą informacje przez rdzeń przedłużony śródmózgowie aż do wzgórza i tutaj pojawiają się połączenia z trzeciorzędowymi neuronami aferentnymi, które informacje prowadzą do kory somatosensorycznej. Tą drogę nazywamy drogą rdzeniowo-wzgórzową, ale uwaga, we włóknach typu C pojawiają się odgałęzienia i te odgałęzienia prowadzą informacje do innych części mózgu. Tutaj jest to już rzecz bardzo subiektywna, bardzo osobnicza, jakie inne części mózgu zostają aktywowane i takie odgałęzienia mogą pojawić się na przykład do tworu siatkowatego i do podwzgórza. I teraz ta aktywacja bardzo różnych obszarów mózgu jest bardzo ważna w przypadku odczucia bólu, ponieważ za bezpośrednie odczuwanie bodźca będzie odpowiadała aktywacja kory somatosensorycznej. I tutaj ta aktywność będzie skorelowana z tym, jak silny ból czujemy. Ale aktywowana zostaje również układ limbiczny, który będzie odpowiadał za tą sferę emocjonalną związaną z bólem, o tym, jak będziemy ten ból przeżywać. Również kora przedczołowa i przedni zakręt obręczy, które będą odpowiadały za to, jak będziemy reagować na tą trudną sytuację, jakie decyzje będziemy podejmować, jakie będziemy mieli motywacje związane z bólem, ale też rdzeń przedłużony, który będzie odpowiadał z kolei za podstawowe funkcje organizmu. I tutaj na przykład możecie Państwo sobie wyobrazić tak silny ból, który prowadzi do omdleń. Tak? I to właśnie wynika z pobudzenia na przykład tych części mózgu. A więc te wrażenia bólowe, to co my nazywamy bólem, wymaga skoordynowanego działania wielu obszarów mózgu, które dopiero połączone razem może nam dać odczucie bólu takim, jakim my go rozumiemy. Tak? Takim, jakim rozumiemy ból u człowieka tak naprawdę, czy ból u ssaków. I ten cały zespół połączeń nazywa się dynamicznym konektomem bólu. Co ciekawe, te połączenia neuronalne, które odpowiadają za przeżywanie bólu, tworzą się mniej więcej do drugiego roku życia. Tam następuje bardzo duża plastyczność. Zakłada się, że tak naprawdę do drugiego roku życia, mniej więcej oczywiście, uczymy się tego, w jaki sposób odczuwać ból i uczymy się tego, jak reagujemy na bodźce bólowe. Po tym czasie bardzo ciężko jest zmienić pewne doświadczenia czy wrażenia, które towarzyszą odczuwaniu bólu. I tutaj podam Państwu przykład takiej choroby i leczenia tej choroby, które również wskazuje na to, że ból to jest coś, czego trzeba się nauczyć we wczesnym dzieciństwie. Choroba, o której mówię, to analgezja wrodzona i to jest choroba, która jest spowodowana przez mutacje w napięciowo zależnych kanałach sodowych typu 1,7. To są kanały sodowe, które odpowiadają za przewodzenie impulsów właśnie w neuronach sensorycznych, w wolnych zakończeniach nerwowych, ale też na przykład występują w neuronach węchowych. Osoby, które posiadają mutacje w tych neuronach, nie są w stanie odczuwać bólu. Mają również obniżony próg pobudliwości w ogóle, są w stanie wyczuwać bodźce, ale te bodźce muszą być zdecydowanie silniejsze. Często też nie mają węchu. No i jak możecie sobie Państwo wyobrazić, dzieciństwo z taką chorobą jest niezwykle ciężkie, dlatego że dzieci chore na analgezję bardzo często łamią sobie kości, ulegają poparzeniom. Zdarza się, że spadają z wysokości, ponieważ nie są w stanie się nauczyć
w pierwszych latach swojego życia, że to są zdarzenia szkodliwe. Tak? Ból jest nam bardzo mocno potrzebny do tego, żebyśmy nauczyli się, co jest dobre, a co nie dla naszego organizmu. No, dzieci chore na analgezję nie są w stanie się tego nauczyć. Często też odgryzają sobie język. To jest taka charakterystyczna rzecz w przypadku analgezji, dlatego że Państwo, kiedy ugryziecie się w język, to jest to dla Was bardzo bolesne, prawda? Każdy się kiedyś ugryzł w język i boli. Dzieci, które nie odczuwają bólu przy ugryzieniu w język, nadal mają odruch rzucia. Tak? Jeżeli coś wsadzimy do ust, to mamy odruch rzucia. Dzieci też mają ten odruch rzucia i ten język jest po prostu notorycznie żuty i bardzo często właśnie ulega uszkodzeniu. Ale leczenie tej choroby jest bardzo trudne, dlatego że w przypadku takiej mutacji kanału bardzo ciężko jest znaleźć jakiś środek farmakologiczny, który odwróciłby stan rzeczy, ale zaobserwowano, że oprócz tego, że nie ma tego przewodzenia w neuronach sensorycznych, to zaburzona zostaje gospodarka endogennych opioidów. I chorych zaczęto leczyć naloksonem, antagonistą receptorów opioidowych. I przetestowano u tych chorych taki test z bodźcem prądowym. To znaczy, zdrowy człowiek wyczuwa bodźce rzędu 10-12 mA. Chorzy na analgezję, ze względu na to, że mają zmieniony próg pobudliwości, wyczuwali dopiero 45 mA. Tak? To są dalej wielkości bezpieczne, to są takie wielkości odczuwalne, ale bezpieczne. Po terapii naloksonem chorzy na analgezję byli w stanie znowu, próg pobudliwości wracał do poziomu około 10 mA. Co więcej, odzyskiwali też częściową wrażliwość na temperaturę. Czyli ta zdolność do nocycepcji częściowo u tych chorych powracała, natomiast chorzy dalej nie czuli bólu w takim sensie, w jakim my go czujemy. To znaczy, ból nie był dla nich przykrym zjawiskiem, nie był dla nich przykrym odczuciem. Informacja o rażeniu prądem była taką samą informacją, jak informacja o zmianie światła. Jest to taki kolejny dowód na to, że ból to jest coś, czego my się musimy nauczyć, co jest związane z naszymi doświadczeniami, często we wczesnym dzieciństwie. I jest takim wrażeniem bardzo, bardzo osobniczym. Czyli teraz podsumowując, w jaki sposób odbieramy bodźce bólowe, w jaki sposób czujemy ból, po zadziałaniu bodźca, czyli po jakimś niekorzystnym zdarzeniu, które aktywuje receptory TRP, impuls zostaje przesyłany z wolnych zakończeń nerwowych, przebiega drogą rdzeniowo-wzgórzową i aktywuje różne obszary mózgu, które są związane z przeżywaniem tego zdarzenia. Teraz przejdę do drugiej części, w której chciałabym Państwu opowiedzieć, w jaki sposób możemy leczyć ból, w jaki sposób możemy temu bólowi przeciwdziałać. I z racji tego, że my Polacy jesteśmy wielkimi fanami leków przeciwbólowych, zdecydowanie ich nadużywamy i łykamy jak cukierki, to w pierwszej kolejności opowiem Państwu o tych najbardziej popularnych lekach, które łykamy na co dzień, czyli aspirynie, paracetamolu, czyli acetaminofenie i ibuprofenie. Tak, to są trzy najczęściej stosowane leki przeciwbólowe, które się u nas stosuje. Taka jeszcze mała uwaga, jeżeli będziemy mówić o lekach przeciwbólowych, to będą to leki, które w którymś miejscu tej drogi, którą przed chwilą Państwu pokazałam, będą ją przerywać. One muszą zahamować któryś z elementów tego szlaku transdukcji sygnału, tak, żeby on nie dotarł do mózgu. I to właśnie będą robiły również te leki, które tutaj Państwu przedstawię. Wszystkie te leki działają przeciwbólowo, przy czym aspiryna i paracetamol raczej są stosowane w przypadku bólu o niewielkim nasileniu. Ibuprofen i inne silniejsze leki, niesteroidowe leki przeciwzapalne już są stosowane w przypadku bólu silniejszego. Wszystkie te leki również redukują gorączkę, ale lekami przeciwzapalnymi
Są tylko ibuprofen i aspiryna. Paracetamol nie jest przeciwzapalny. Aspiryna dodatkowo może redukować swędzenie, inne takie efekty skórne. I zacznę może teraz omawianie tych leków od niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Do tych leków zaliczamy aspirynę, ibuprofen i ketoprofen. To są takie leki, które możecie Państwo u nas w Polsce znaleźć. I wszystkie te leki mają wspólny mechanizm działania. One hamują enzym cyklooksygenazy. Ten enzym bierze udział w szlaku syntezy prostaglandyn. Już wspominałam o tych prostaglandynach, to są te substancje, które biorą udział w procesie zapalnym. One aktywują nocyceptory, podnoszą ich wrażliwość i są syntetyzowane z fosfolipidów błonowych. Oprócz tego cyklooksygenazy biorą udział w produkcji tromboksanu, czyli tego czynnika krzepliwości krwi. Aspiryna jest lekiem, który jest najszerzej i najdawniej stosowany. Taka syntetyczna aspiryna została wprowadzona już w 1899 roku i jako pierwsza została wyizolowana z kory wierzby. Sama kora wierzby była już stosowana w medycynie ludowej właśnie jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny. I aspiryna hamuje aktywność tylko jednej z cyklooksygenaz, czyli z cyklooksygenazy pierwszej. Jest specyficznym inhibitorem i oprócz tego, że redukuje reakcję zapalną, która prowadzi do odczucia bólu, to również hamuje produkcję tromboksanu w płytkach krwi, a więc będzie wpływała na krzepliwość. No i taką korę wierzby można sobie kupić i robić sobie z niej herbatki. Aspirynę wiele osób łyka też dla zdrowotności. I teraz czy powinno się tak robić, czy nie powinno się tak robić, czy ma to uzasadnienie naukowe, czy nie. Otóż okazuje się, że w takim bardzo dużym badaniu przeprowadzonym, a właściwie zakończonym w 2007 roku na niemal 80 tysiącach kobiet, które stosowały aspirynę w umiarkowanych ilościach, a więc do 14 dawek standardowych w miesiącu, czyli nie częściej niż co drugi dzień, zaobserwowano zmniejszenie umieralności o 24%, ale ostrożnie, przy czym umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych spadła o 38% i co ciekawe, umieralność na nowotwory również spadła o 12%. To jest bardzo dużo po 10-letnim stosowaniu aspiryny. Ale uwaga, u osób starszych w tym samym badaniu zaobserwowano, że nie dość, że aspiryna nie chroniła przed chorobami naczyniowo-sercowymi, to powodowała zwiększoną umieralność z powodu wylewów. Dlatego, że aspiryna, zmniejszając krzepliwość krwi, owszem, nie dopuszczała do zakrzepów u osób, które były na to narażone, ale u starszych osób, gdzie te problemy z krzepliwością często występują, prowadziła do odwrotnego efektu. Więc jeżeli byście chcieli Państwo zażywać aspirynę dla zdrowotności, to radzę przyjrzeć się swoim wynikom krwi, sprawdzić swoją krzepliwość, ilość płytek krwi. I jeżeli macie problemy z krzepliwością, to nie polecam aspiryny. Drugim, a najczęściej stosowanym lekiem przeciwbólowym w Polsce jest ibuprofen. On został wyłoniony w takim bardzo dużym badaniu, gdzie testowano 6 tysięcy różnych związków i szukano bezpiecznego zamiennika dla aspiryny, bo już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że aspiryna może mieć negatywne skutki, zwłaszcza u osób z zaburzeniami krzepliwości krwi. I ten lek nazwano wtedy Brufen. To był rok 1961. Ibuprofen w przeciwieństwie do aspiryny działa niespecyficznie na oba typy cyklooksygenaz. Również może prowadzić do zaburzeń krzepliwości krwi, ale nie tak dużych jak aspiryna. Ale ibuprofen ma inne wady, to znaczy jest zdecydowanie mniej bezpieczny dla żołądka, zwiększa ryzyko zawału serca, niewydolności nerek i niewydolności wątroby.
My ten ibuprofen sobie tak łykamy jak cukierki. Jeżeli chodzi o polską drogę leczenia bólu, to najczęściej zaleca się zażywanie ibuprofenu na zmianę z paracetamolem, ale na przykład na zachodzie zdecydowanie bardziej poleca się zażywanie dużych dawek paracetamolu niż nawet najmniejszych ibuprofenu, ponieważ ibuprofen ma zdecydowanie więcej skutków ubocznych niż paracetamol. Ketoprofen jest substancją podobną do ibuprofenu, został odkryty trochę później, również niespecyficznie hamuje obie cyklooksygenazy i możecie go Państwo znaleźć w takim leku Ketonal, to myślę, że jest Państwu znany, to jest taki lek przepisywany na silny ból, ale mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że ketoprofen bardzo często występuje w różnego typu żelach stosowanych miejscowo na różne bóle stawów, na bóle mięśni. Co prawda taki ketoprofen stosowany miejscowo ma mniejsze skutki uboczne niż połykany, no ale dalej dostaje się do krwioobiegu. No i paracetamol. Paracetamol został wprowadzony na rynek w 1955 roku, więc dawno temu, pod nazwą Tylenol Children's Elixir. I to miał być lek, który miał redukować gorączkę u dzieci, ułatwiać zasypianie, miał taką piękne opakowanie w formie samochodzika. No i prawda jest taka, że takie to były czasy, że często ten paracetamol właśnie na dobry sen dzieciom podawano. Co ciekawe i co jest zaskakujące, nie znamy mechanizmu działania paracetamolu. To znaczy łykamy go w bardzo dużych ilościach, możemy przyjmować dosyć duże dawki paracetamolu bez skutków ubocznych, ale my nie wiemy, jak on działa. Wiadomo, jedyne co wiadomo, to wiadomo, że hamuje powstawanie prostaglandyn. Najprawdopodobniej oddziałuje na cyklooksygenazę trzecią, to jest podtyp cyklooksygenazy pierwszej, ale nie hamuje bezpośrednio aktywności tego enzymu. Najprawdopodobniej wpływa na jakieś szlaki, na inne szlaki, które modyfikują działanie cyklooksygenazy. No i nie wiemy, jak on działa, ale wiemy, że działa. Z tego powodu, że nie hamuje aktywności cyklooksygenazy bezpośrednio, nie jest lekiem przeciwzapalnym, tak jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, na przykład ibuprofen. Stosowanie paracetamolu jest stosunkowo bezpieczne, jednak osoby z chorą wątrobą powinny uważać, gdyż produkty przemiany materii związane z rozkładaniem paracetamolu przez cytochrom P450 mogą być toksyczne dla hepatocytów i zaburzają gospodarkę wolnorodnikową w tym organie. Również jeżeli chodzi o podawanie leków przeciwbólowych zwierzętom, to z paracetamolem należy bardzo uważać, dlatego że dla kotów paracetamol jest toksyczny, dlatego że nie mają jednego z enzymów transferazy glukuronylowej, przepraszam, trudne słowo, w związku z czym nie są w stanie metabolizować paracetamolu. No i nawet niewielkie dawki mogą być dla kotów zabójcze. U psów należy uważać i tylko pod kontrolą weterynarza taki paracetamol należy podawać. Znacznie częściej podaje się na przykład ketoprofen u zwierząt. No i opioidy. Opioidy, leki, które są stosowane zdecydowanie w nadmiarze, ponieważ są to prawie jedyne leki, które są stosowane na bardzo silny ból. Bardzo duży problem z tymi lekami występuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie opioidy są systematycznie nadużywane. I są to substancje, które są syntetycznymi analogami opium uzyskiwanego z niedojrzałych makówek. W XIX wieku palenie opium było niezwykle popularne, nie tylko w Azji, ale również w Europie. Powstawały nawet takie specjalne miejsca przeznaczone do zażywania opium. No i właśnie wśród tych leków opioidowych,
konfliktu, z którymi my mamy do czynienia, mamy słabe opiaty, na przykład kodeinę i tramadol. Kodeinę możecie Państwo kojarzyć w lekach na kaszel, w tabletkach albo w syropach. Tramadol to jest, zdaje się, najsilniejszy lek, który możecie dostać na receptę od lekarza do łykania w domu. To jest już bardzo silny lek przeciwbólowy. No i wśród silnych wyróżniamy morfinę, fenantyl, oksykodon i metadon. W Polsce zdecydowanie najczęściej stosowana jest morfina, ale największe problemy pojawiają się ze stosowaniem fenantylu i o tym zaraz też powiem. Jak działają opioidy? Opioidy mają swoje receptory opioidowe. Jest bardzo dużo różnych podtypów receptorów. Nie będę teraz tych podtypów omawiać. W przypadku działania przeciwbólowego zablokowanie tego receptora opioidowego powoduje, że w połączeniach synaptycznych unieczynniane są kanały wapniowe, przez co informacja nie jest przesyłana na drodze synaptycznej, nie są uwalniane pęcherzyki z neurotransmiterem w synapsach. Czyli tutaj opioidy działają już bezpośrednio na te struktury, które uczestniczą w transdukcji sygnału, inaczej trochę niż słabe leki przeciwbólowe, które tak naprawdę są lekami bardziej przeciwzapalnymi i stąd się bierze ich działanie przeciwbólowe. Stosowanie opioidów ma bardzo duże skutki uboczne. I poza takimi skutkami czysto fizjologicznymi, jak suchość w ustach, zaparcia, pocenie, wymioty, bóle głowy, ale też na przykład nasilone kichanie, dlatego że receptory, na które te leki działają, są tak naprawdę rozsiane po całym organizmie i ta specyficzność działania opioidów jest niska. Stąd te bardzo różne efekty uboczne, też różne u różnych osób. To największy problem ze stosowaniem opioidów jest taki, że bardzo łatwo je przedawkować. Po pierwsze, opioidy są bardzo uzależniające, więc chorzy, którzy przewlekle stosują opioidy, bardzo szybko wpadają w uzależnienie, przez co należy zwiększać dawki stosowanych leków, aż do takiego momentu, że nie można już zwiększyć dawki, dlatego że byłaby niebezpieczna. I tutaj macie Państwo pokazaną śmiertelną dawkę trzech substancji, heroiny, fenantylu i cerfentanilu. Najczęściej przepisywaną substancją w Stanach Zjednoczonych, która odpowiada za zgony z powodu przedawkowania opioidów, jest właśnie fenantyl. I 2 mg tej substancji są już dawką śmiertelną. 2 mg to jest zdecydowanie mniej niż główka od szpilki. Natknęłam się na takie statystyki, w których było pokazane, że w Stanach Zjednoczonych dziennie przedawkowuje leki opioidowe, umiera z powodu przedawkowania około 30-40 osób dziennie. U nas ten problem nie jest tak bardzo rozwinięty. Opioidy przepisuje się głównie pacjentom terminalnym, pacjentom chorującym na nowotwory, ale dalej takie ryzyko i duże problemy związane właśnie z długim stosowaniem opioidów istnieją. Wśród leków przeciwbólowych chciałam jeszcze Państwu pokazać lokalne anestetyki, które czasami też są stosowane właśnie jako leki przeciwbólowe, zwłaszcza tak doraźnie. Lokalne anestetyki, jak sama nazwa wskazuje, częściej stosuje się w anestezji, czyli w znieczuleniu, ale właśnie w przypadku na przykład różnych urazów, różnych bólów też czasami stosuje się te substancje. Lokalne anestetyki hamują działanie napięciowo zależnych kanałów sodowych, czyli tych kanałów, które odpowiadają za przewodzenie impulsów w neuronach, ale działają lokalnie, czyli działają tak naprawdę w miejscu wstrzyknięcia, w tym miejscu, w którym je podamy. I możecie Państwo kojarzyć na przykład benzokainę czy lidokainę. To są takie substancje, które są często stosowane na przykład u dentysty przy znieczuleniu miejscowym.
No i teraz przejdziemy do tematu zabójczych ślimaków, czyli co jeśli nie opioidy? Co jeżeli osoba, która cierpi na przewlekły ból o dużym nasileniu, nie chce bądź nie może już zażywać opioidów, co możemy takiej osobie zaproponować wtedy? Czy są leki, które mogą uśmierzać ból i mogą być stosowane w dłuższej perspektywie czasu? No i owszem, są to leki, które zostały opracowane na bazie jadu jednego ze ślimaków. Jest taka grupa ślimaków, ślimaki stożki, konidae, rodzina konidae. Znamy około 800 gatunków tych ślimaków. Ich cechą wspólną, właściwie mają dwie cechy wspólne. Pierwsza jest taka, że mają piękne, wielobarwne muszle z pięknymi rysunkami. Druga cecha jest taka, że produkują niezwykle silny i zabójczy jad. Takie ślimaki możemy spotkać w rejonach zdecydowanie cieplejszych niż nasze. To są ślimaki morskie, które raczej żyją na dużych głębokościach, ale w rejonie przybrzeżnym. Aczkolwiek w Polsce, na terenie Polski odkryto skamienialiny tych ślimaków, czyli jest duża szansa, że one tu kiedyś były, że również do Polski dotarły. I tutaj chciałam Państwu pokazać takiego ślimaka, który chciałby użyć swojego jadu, aby zapolować na swój obiad. Te ślimaki nie poruszają się zbyt szybko. One raczej czatują w miejscu na swoją ofiarę. Żywią się rybami i nawet całkiem dużych rozmiarów rybami i posiadają są wyposażone w taki specjalny harpun. Kiedy wyczują, że ofiara znajduje się blisko nich, to dosyć gwałtownie wbijają taki harpun w swój obiad. No i taki obiad zostaje połknięty, następnie długo trawiony. Może się Państwu z trawieniem u węży kojarzyć. I tutaj w zwolnionym tempie jest taki harpun, który bardzo silnie wchodzi w ciało ryby, wpuszczony zostaje jad. Efektem wpuszczenia takiego jadu jest niemal natychmiastowy paraliż u ryby. Taka ryba dalej żyje, ale nie jest w stanie się bronić, no i może być łatwo połknięta przez tego ślimaka. Te ślimaki są różnych rozmiarów, od takich maleńkich 2-centymetrowych do takich 20-centymetrowych ślimaków, w zależności od gatunku. Ale jeden ze ślimaków, Conus geographicus, to jest ten ślimak, który tutaj jest na zdjęciu, sprawia pewne problemy ludziom, dlatego że podczas sztormów ślimaki mogą być wyrzucone na brzeg. I jad tego ślimaka jest na tyle silny, że jedna kropla może uśmiercić nawet 20 dorosłych osób. W wyniku takiego ukąszenia 1 na 4 osoby umierają. Zgon może nastąpić nawet po 40 minutach. Oczywiście jakby pierwsze objawy takiego ukąszenia to paraliż. I zwykle w przypadku ukąszeń zwierząt jadowitych śmierć następuje w wyniku paraliżu mięśni oddechowych. Taki człowiek się po prostu dusi i nie może oddychać. Odnotowano 36 śmierci spowodowanych ukąszeniem tego ślimaka między 1670 rokiem, czyli dosyć dawno temu, a 2017 rokiem. Aczkolwiek zakłada się, że to są odnotowane przypadki. Tak? Zakłada się, że wiele takich przypadków nie zostało odnotowanych, dlatego że te ślimaki mogą być zakopane w piasku. Taka osoba, która natknie się na tego ślimaka, stanie na niego, może nie wiedzieć, że właśnie padła ofiarą stożka. Poza tym one występują też w takich rejonach, w których nie zawsze służba medyczna działa na takim poziomie jak w Europie i raczej szacuje się, że tych ofiar ślimaków jest więcej. Aczkolwiek one nie żyją w stanie naturalnym na brzegu, nie trzeba się ich aż tak bardzo obawiać, należy uważać po sztormach.
Jady tych ślimaków zawierają całą masę różnych toksyn. Tak, zwykle taki jad zawiera koktajl różnych toksyn działających na różne struktury. I tutaj możecie Państwo zobaczyć taki przykładową kompozycję. Mamy w takim jadzie konotoksyny, bo tak się je nazywa, te substancje białkowe, które działają neurotoksycznie, nazywamy konotoksynami. One działają na receptory nikotynowe, na kanały wapniowe, kanały potasowe, kanały sodowe, na receptory serotoniny, na receptory adrenergiczne, więc mamy cały koktajl bardzo różnych inhibitorów i blokerów, które jak nie jedną drogą, to drugą prowadzą do paraliżu. I właśnie jedną z takich konotoksyn postanowiono wykorzystać do produkcji leku. Tak naprawdę nie jedną, ponieważ tych konotoksyn w badaniach klinicznych było więcej, natomiast z jednej udało się uzyskać lek. Jest to omega konotoksyna, która hamuje działanie kanałów wapniowych. Tych kanałów, które występują w synapsach. Powstał lek, który nazywa się Prialt, albo inaczej Ziconitide. I póki co jest to jedyny lek nieopioidowy, który może być stosowany na bardzo silny ból przez długi okres czasu, w przeciwieństwie do opioidów nie uzależnia i nie ma aż tak wielu działań niepożądanych. I tak jak mówiłam właśnie, ten lek hamuje kanały wapniowe w synapsach, prowadząc do tego właściwie, do czego prowadzą opioidy, a więc zablokowania transdukcji sygnału, czyli te informacje z neuronów sensorycznych, pierwszorzędowych, nie są przekazywane do kolejnych neuronów, a więc mózg nie zostaje poinformowany o tym, że wystąpiły jakieś niekorzystne zjawiska. Stosowanie tego leku na początku, czy w ogóle lek ten stosuje się dooponowo i to jest jedna z jego głównych wad. Ze względu na to, że to są peptydy, nie można stworzyć tabletek, takie peptydy zostałyby łatwo strawione w naszym układzie pokarmowym. On musi być podany dooponowo w miejsce jego działania. I w pierwszych próbach podawano duże dawki, w związku z czym obserwowano działania niepożądane w wyniku zahamowania przewodnictwa synaptycznego w ośrodkowym układzie nerwowym. Takie działania niepożądane jak odrętwienie, jak zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, raczej nieprzyjemne rzeczy. Stwierdzono zatem, że należy podawać małe dawki tego leku w małych odstępach czasu, w związku z czym zredukowano naprawdę działania niepożądane niemal do minimum. Problem jest tylko taki, że podawanie małych dawek leku dooponowo co krótki czas jest bardzo utrudnione. W Polsce ten lek, ponieważ on został dopuszczony również w Unii Europejskiej, jest lekiem sierocym, to znaczy on jest, ale się go nie stosuje, ze względu na to, że do stosowania potrzebne są pompy infuzyjne, które będą aplikować ten lek ze stałą częstotliwością w niewielkich dawkach. W Polsce stosuje się takie pompy infuzyjne zewnętrzne, czyli wprowadza się taki cewnik do rdzenia kręgowego i taki chory jest na stałe podłączony do urządzenia dozującego. Jest to bardzo niewygodne, a poza tym sprzyja infekcjom, bo mamy stale otwartą ranę. W Stanach Zjednoczonych aplikuje się takie pompy infuzyjne wewnętrzne, czyli jest to niewielkie, bardzo małe urządzenie, które samo dozuje te leki. Co ciekawe, koszt takiej terapii jest bardzo niewielki, bo waha się między 20 a 50 dolarów miesięcznie, czyli osoby, które walczą z przewlekłym bólem, mogą skorzystać z naprawdę niezbyt drogiej terapii, zwłaszcza jak na Stany Zjednoczone, tam wiadomo, wszelkie świadczenia medyczne są znacznie droższe niż w Europie.
Problem ze stosowaniem tego leku jest też taki, że pacjent, u którego możemy zaaplikować taki lek, musi być w dobrej kondycji, tak? Ponieważ tutaj potrzebny jest zabieg operacyjny. Nie mogą to być pacjenci terminalni, więc nie stosuje się go bardzo często, ale w tych chorobach, gdzie chorzy walczą właśnie z przewlekłym bólem, czasami patologicznym bólem, znamy całą masę takich chorób, które wynikają z mutacji, na przykład w kanałach sodowych, w wyniku których chory odczuwa bardzo silny patologiczny ból, z którym nie ma jak walczyć, a właśnie takie zastosowanie prialtu, czyli substancji pochodzącej od ślimaka, może zdać egzamin i może takiemu choremu pomóc normalnie funkcjonować. Na zakończenie chciałam Państwu pokazać, że świat neurotoksyn jest niezwykle bogaty. Mamy tak naprawdę jeden lek, który przeszedł badania kliniczne i został wprowadzony do użytku, wyprodukowany na bazie neurotoksyn, ale tych neurotoksyn, które my znamy, które są przebadane i których mechanizm działania znamy i w świecie zwierząt, i w świecie roślin jest naprawdę bardzo dużo. Najczęściej problemem, tak jak w przypadku leku Prialt, jest dostarczanie tego leku, czyli aplikacja. Bardzo często są to substancje białkowe, więc nie można z nich tworzyć prostych leków do podawania doustnego. Tutaj ukłon w stronę chemików i farmakologów, którzy stworzyliby takie systemy podawania leków, które pozwoliłyby na bardzo specyficzne podawanie leków tam, gdzie my chcemy, czyli do określonych komórek, do określonych tkanek. Wtedy całe to bogactwo farmakologiczne, które my tutaj mamy, można by było wykorzystać. I to tyle z mojej strony.